Cześć. O. No cześć, cześć, cześć. Co robimy? No właśnie, co robimy? Właśnie, Karolina? Co robimy dalej? A jednak się znaleźć o tym właśnie. Nie wiem, że nic nie ma tego, co robimy. No i na razie. Zdjęcie trzeba zrobić. O, chyba w takich sześciu. Dajcie zdjęcie robimy w tym białym. No, ty możecie to zdjęcie zrobić, no, tak? O, super. Karol, dawaj, idziemy. Karol, ciśnij, ciśnij. Ala, wypisz się, ja to złapię. Super, proszę. Można jeszcze zapinanie włączyć, albo poklaskać. A czy wszyscy dobrze mnie słyszą? No ja cię dobrze. Czeszczy coś, czy wszystko w porządku? To bardzo ładnie wygląda. Poczekajcie, ja wam cyknę tutaj zdjęcie, jak mogę. Dajcie jeszcze więcej pojazdów w swoim zdjęciu. Tam dalej jeszcze w tym. Dobra, zdjęcie cyklam ładne. Alicja, co robimy dalej? Nie wiem. Nie, nie przyjeżdżam na to. Kto to ma jakiegoś pomysła? Niech daje. Nie wiem, możemy jakiegoś silniku robić, czy co? Może coś jak znaczy. Chłopie, kto ci dawał prawo jazdy? Kupiłam. Nie, no to Kasi jeździ. Potrącił mnie. Kto mu dał w ogóle prawo jazdy dał? Ja bo... Ale wiesz, trzeba jakiś skok zrobić spadochronowy jeszcze. W tych spadochronach. No, można. Można tutaj zebrać. Proszę? Jak najwyżej. Można helikoptery zebrać. No z helikopteru. O, można zrobić każdy no, helikopter. Ale każdy helikopter zdjęcie? I ten. Oj, Robert. Nie wiem, jak robimy zdjęcie. Nigdy nie robiliśmy zdjęcia. Nie? Tak, takim helikopterami można pozabierać. Tu gazem, że ile się da helikopterów i zrobić takie zdjęcie w powietrzu, aby się dało, jak helikopterami lecą wszyscy. Helikopterach chyba można, nie? No ale jak będziemy skakać, to jak zdjęcie zrobimy? No ale pierwsze zrobimy helikopterom zdjęcie, jak, tak wszyscy, żeby jak najwięcej o. helikopterów, bo taki jest mój plan. Nie wiem co wy na to. Ja no tam jestem za. No jak ktoś nie ma, to może zadzwonić do Meriwether. A jakie helikoptery takie? No jak pas helikoptery pod? No pojętnie. Nie. A ja już nie wezmę, bo są tego liberatora wziętego. A nie, da się wziąć. To ja wezmę tego nowego, Swifta.
No ja też sobie zadzwonię do Pegasusa, helikopter. On ciekawe, gdzie mi go zrespi. Na pewno gdzieś daleko. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. No, na to lotnisko. Ale jeszcze musimy sobie zrobić zdjęcie z telefonu. No, możemy sobie, no nie, zrobić z tym. No, zobacz, czy zbierzemy się do niego zdjęcie jakieś. Ale to później tego deadmatcha zagramy. Na razie zrobimy ten plan z tymi helikopterami i z tym skokiem, no nie? Zobaczysz, zrobimy się zdjęcie. Tyłem się ustawimy, żeby to takie było widać. Chowajcie to zdjęcie. Dobra, to ja już lecę po swój helikopter, no nie? Leci ktoś ze mną po helikopter? Poczekaj, ja zrobię zdjęcia, później polecimy po helikopter. Bo później sobie dobra, spokojnie. Zatrzymaj spokojnie, niech będzie. Szybciej się ustawcie. Ojojoj. Ja nie wiem, tyłem zrobiłem jakieś wymachanie rękami. A gdzie wszyscy ten się ustawiamy? Tutaj? O. A kto robi zdjęcie? Nie wiem, o właśnie. Nie wiem, czy to sam ten kolejny. Może ja zrobię zdjęcia tu? No, no to zrób, tak żeby to taki było widać. Czekaj. Byłem, Darek, do tyłu. Ale ja bym zdjęcie, ale ja bym tyłu, zdjęcie zrobił, no nie? Ale no plecaki, żeby było widać, to z tyłu. To wam z tyłu zrobi zdjęcie? No dobra, no, no, nie wiem, tu dwa, jeden, co by z tyłu. I wszyscy na przykład, nie wiem, machanie rąk, rezowe rączki. Czekaj. Rezowe rączki. Kto nie macha, to będzie miał jeszcze... Ala, rączki, rączki. Rączki w górę, jedziemy. Rączki w górę, przytukanie. Dobra, zrobiłem. Jak wszyscy patrz, machają. Dobra, zrobiłem, mam zdjęcie. Grzesiek, tyłem się obróć. Nie, o, nie zostawcie go. No ja zrobiłem zdjęcie. I zrób rączki. Rzezowe rączki tam masz w... Wszystkie ręce w górę. No Grzesiek, nie, co, już zrobiłem zdjęcie, nie wiem czy teraz na następne wejdzie. Dobra, po... O, już nie, o, nie wejdzie mi. Będę musiał... Ale jedno zrobiłem, no nie. To no już nie ma pamięci, będę musiał coś wywalić. No to ja zrobię. Dobra, to ja idę do zdjęcia, idę. To dalej ustawcie się. Jeszcze. Tyłem. Czekaj, muszę sobie ustawić akcję. Nie, teraz tak, przodem. Z tyłu zrobiłeś, nie? Akcja... To jest, jak to jest? Było rączki w górę? Jak to było? Jazzowe rączki. Jazzowe rączki. Teraz przodem, ej. Zróbcie jedni tyłem, drugi przodem. Z tyłu już było, teraz się przodem obróćcie. Właściwie to stąd jakieś się stało. Prześli buziaki, zapinanie, dołkowanie, strzelanie. Nie, no mogę tak ciężko ogarnąć. Aplauz. Jeden tyłem, jeden przodem. Darek, obróć się przodem. Kasi, obróć się przodem. A tutaj jesteś. A, ty już ja patrzę, gdzie ty jesteś, rozglądam się. No ja myślałem, że mogę jeszcze. Nie wierzę. Myślałem, że jest. Dobra. Dobra. Czekaj. Pany. Fadł pany. Kciuki w górę. Czekaj, jakiś fajny filtr weźmiemy. Machanie, a machanie. No, rączki. No, nie, rączki jazzowe. I trzymasz cały czas R3? Machanie, czekaj. No poddaj. O, poddaj się, o. To ci X, nie? Nie jest po tesie. Czekaj, jeszcze jedną zrobię bez filtra. Nie. Może już pójdę mi trzeba przed nosem, nie? Kogoś goni. Ja to jestem tutaj czarną owcą, no to wiesz. Tu można mi to wybaczyć.
No teraz ja wam coś pokażę. Ty lepiej nic nie pokazuj. Właśnie. Jeszcze pokażę wam kochanie bobra. Czekaj, gitara. A ja też coś ci pokażę. Rakene? Gdzie są dole? Czekaj, zrobimy jeszcze tu akcję przebiegu i... Super zdjęcie było. Czekaj, ja muszę sobie ustać te... A ja też coś wam pokażę. Taka ekipa. Ty, a ustawmy się jak pociąg i wszyscy za opinanie. O. No. Opinanie? Ale obróćcie się wszyscy tyłami do siebie. Dobra, ja wam zrobię. A to będzie to chyba nie wyjdzie. Rzadko coś wychodzi, jakiś wychodzi ze cudem. Ale... Jakie zapinanie takie... Targ, jedzie. Ale jedzie. Dalej, wszyscy. No, zapinajcie. Szkoda, że nie można filmików kręcić tutaj. Byłoby zajebiste. Ja tak, ty to w ogóle nagrywasz, czy nie? Ja nagrywam, no stop. Się. No to dobra akcja będzie. O, paczek jadą, równo. Paczek jadą, czekaj, zdjęcie, no. Szybko. Jadą. Maszyniści. Zajebicie to wygląda. No? Zrobiłeś zdjęcie chociaż? Kilka się wykasuje, a reszta zostanie. No? 4, 5, 6 chyba. Jadą dalej. Nie ma przystanku, wszyscy na nartach. Wszyscy na wyciąg. O. Dobra, są zdjęcia. Kura, udało się zorganizować. Dalej mam jechać? Czy coś jeszcze planuje ta? Nie. Chodź, idziemy jeszcze. Do przodu. Już możemy jechać tam. A po te śmigłowce. Ja to helikopter dać. Moje auto. Boże święty, wciągło mnie pod śmigło. Na małe lotnisko. Jednego mnie wciągło, taki ciąg był, że mnie wciągło tam. No i bierzcie helikoptery. Macie jeden. Dobra, podrzucisz mnie. Co robimy? To zdjęcie tymi śmigłowcami, czy jak? Już czekamy, gdy się ma. O, siema. Siema, co mówi? Człowiek. Co może mówi? Mariusz? Tak. A kiedy ty się zalogowałeś? Przed chwilą. A nie widziałam cię. No ładnie. No ładnie. Zobacz, czego pijam, ale myśmy byli chyba za bardzo ten, zafrasowani zapinaniem się nawzajem. Czym? Zapinaniem. Na nartach jest. Dobra, siadam. A, jasne. O Boże. Z tyłu się tam jebać. A tu wciąga ten wiatr z tego śmigła. To mnie kolejny raz wciągło. Białe we włosach.
Ludzie, nie pozabijajmy się, no. A fajnie, aby tak wszyscy w jednej linii lecieli, to by się zajebistą fotkę cykło. No, ciężko to było. No, a możemy ustawić się na tym, na stocie lotnisko. Ustawić. No ja chciałem w powietrzu zrobić, wiesz? Blaku, dawaj na lotnisko, to weź jakiś śmigłowiec. Jadę, jadę. A co w ogóle robimy? Bierzemy śmigłowiec, żeby skok po dobrą nogę zrobić. 3 razy. Aha, spoko. Colin zaraz będzie, też będzie chętny. No widzisz, no to dobrze. Jak dwie bliźniacy, jeden wchodzi, drugi też jest. No. No. O to chodzi. No bo ci się nie zabijają, wow. Nie wysadzają. Dzisiaj wszyscy wyjątkowo są spokojni. W tym czasie właśnie do mnie napisałeś. Dobra, gdzie to zdjęcie robimy tam, żeby się ustawić w powietrzu? Napisz jeszcze raz, bo właśnie wysłałeś mi wiadomość. Dobra, ja w takim razie sobie wezmę... Na którym lotnisku? Tak, na tym dużym. W mieście, tym lotnisku, tym. Tym, co wczoraj koniec mi tłumaczył. Ale patrzcie, wszystkie... Dobra, ale najlepsze to jest, że wszystkie śmigłowce są czerwone. Respią się fajnie. No. A, Black ubiegł się na biało-czerwono, robimy patriotyczny. Tak, patriotyczny, dobra, jestem z wami tutaj. Ale się nie zderzajcie, tak. Ale uważam. Ja, ale ten duży, co ja mam, ten duży śmigłowiec, on jest o wiele szybszy niż ten normalny. Nie pamiętam, ile kosztowało zrobić, bo chciło was podarowanie z kościołów. Gonzo jest. Chciałam ubrać na biało-czerwono, tak? No, jakąś koszulkę spodnie czerwone. Koszulka biała. Ale to fajnie wygląda. I plecak, jakbyś mógł. Plecak. No, mamy fajnie, tam. Fajnie. Plecaki z orzełkami. Kto robi zdjęcie? Zróbcie jakieś zdjęcie. Ja spróbuję jakieś zdjęcie. Nie, nie będziemy robić wojny helikopterów. Nie. No, czekaj, muszę się... Ja coś zrobiłem, ale... W jednej linii się tak mniej więcej ustawić. Tak, żeby w jednej linii się ustawić. No ja już zdjęcia nie zrobię, bo nie mam miejsca. Nie wiesz, żeby tam... Ja nie wiem, ile mam w ogóle miejsca. Kurde, fajnie właśnie udałoby się zrobić, tylko musielibyście stanąć koło siebie w jednej linii, mniej więcej. No, tak. Tak nie za blisko. Dobra, wiadomo, dobra, dobra, to już. No, żeby tam. Wiecie. Dobra, to już się ustawiłem w linii, niby. Zaraz znosi trochę, czekaj powoli. Ja koło szczelcowej tutaj się zjawim. Ale ty masz fajny wypasiony śmigłowiec. Czemu ja tego nie ma? No to mówi ci, że on kosztował. O, fajny jest. 1,5 miliona kosztuje. Chyba jakoś tak. Jaki on fajny. A teraz się, żebyśmy się wszyscy nie pozderzali. No właśnie. Zróbcie ziemię. No dobra, jest ładnie, ładnie. Trzymajcie się. Trzymajmy. Trzymajmy. Ty też wspominał, że wszystkie śmigłowce są czerwone, nie? No ja też dostałem właśnie czerwony śmigłowiec. No bo tak patriotycznie, wiesz. Dzisiaj rok to dla nas. Pisałem do niego z prośbą. Pisałem do niego. Proszę, żeby wszystkie śmigłowce były czerwone na ten dzień. Jak fajnie na łapie to wygląda, nie? No co za idiota. Żeby było patriotycznie. Patrzcie. Łuch, 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 łuch.
Ale unikłem zderzenia. Genialnie. Dobra, porobiłem jakieś zdjęcia. O, przy takim zachodzie by można było też zrobić zdjęcie, jak wszyscy lecimy. No, tak zrobiłem. Być może nie aż takim, ale... Zobacz, co z tym skokiem? Czy to mają helikoptery? No. Poczekajcie, jeszcze. No musicie, poczekaj, no. O, już się zderzają. Już ktoś tam leci do dołu. O, no, właśnie śmigłowiec spadł. Oj, kogo tak dusi, ciebie? Ala, jak tam? Dobrze. A co? Gdzieś na YouTubie będziesz? Ale zaraz zmieni się głos na męski, to spoko, nie poznaję. No, no tyle. No, męski ten głos. To ma męski głos? Jeszcze nikt. Nie, Alicja ma męski głos, jakby co. Ala, czemu ty z nami rozmawiasz? Ty już się masz, co? Pierdolisz, Alicja się odzywa? No a jak? No słuchaj, popierdź. O, ty kurwa, no nie, no to jest święto. Cześć, Ala. Słuchaj, bo to się więcej nie powtórzy. Ala została zmuszona. Przegłosowaliśmy do tego się odgadam. Dobra, ja staram się do tego śmigłowiec załatwić. No ja w to nie wierzę, nie? Ej, wystarczy tam się pod księżycem, to wam zrobię zdjęcie. Fajne klimat. No, no właśnie ten zachód. No co, się księżyc pojawia. Ale dużo to jest śmigiełek na mapie. Wszyscy śmigują. Dobra, ja słyszę. Jak się ma, no? Siemano. Oj, siema. Zasiedziałem się trochę w tej... No. Oj, przybieraj gacie. Jest pod ochroną samolot. Przylatuj do nas. Jeszcze raz, czekaj, co? Przybieraj gacie. Kolor flagi. Inaczej, rozbieraj się, bo będzie ordzie. Zdejmij gacie, będzie miłość, rozumiem, spoko. W dusze się będzie ładować. Nie, to do ciebie. Później liście się.
Spoko, rozumiem. Dzień jak co dzień, dzień w pracy. No, tak BTW. Wczoraj wy przeszliście to przetrwanie? Wyrzuciło mnie, bo zapomniałem, że jak ja włączam kompa, to mi przeciążenie neta jest i po prostu konsola przestaje działać z netem. No i dostałem tylko 18 tysięcy. Pominęło cię. Dostałeś jakieś pieniądze jednak? Dostałem, tak. Ale Blacka zaczęło lagować i tak patrzę, co się dzieje i nagle... Aha, puszczacie grę. Dobra, zapomniałem, że mi właśnie przeciążenie doszło i dziękuję, do widzenia. Kogo tak głośno? Stefan Janek, widzisz go. Wow. Właśnie tylko jestem zakłócenia, jak to dosyć zawsze. Zakłócenia to mało powiedziane. Jakbym gadał żalu, nie? A ty, a zobacz, czy jest na wiem. Widzę. Wali zawsze są też takie zakłócenia. I wiem, że jest na sesji, bo widzę. A mam na wyciągu headseta i są mi zakłócenia. Znaczy teraz nie ma, ale były przed pierwszym dawno. Tak wstydziła się dziewczyna. No nie, to takie straszne. Mam płakać? Dobra, robimy ten skok z telefonem, macie wszystko już? Ja z telefonem mam całe życie przy sobie, tylko że łaskawie nikt po mnie nie przyleciał. Dobra, to poczekajcie, ja do niego polecę zaraz będę. No taki kajanek, przydajcie, no. No nie, utopię Zentoro. Nie. No. Mikela, przedaj. Jezus, Stefan, co ty mnie atakował z tymi zaproszeniami? Michael Angelo? Trzeba by powiedzieć na to, żeby usunął go. O, proszę bardzo, jakie ładne fajerwerki, róbcie zdjęcie. Też nie patrzcie, proszę fajerwerki można zrobić. No może można też fajerwerki zrobić. Ja nie mam fajerwerki. Ja się ustawię na ziemi. Zróbcie zdjęcie, jak to... Nie, już nie zrobię, muszę coś usunąć. A teraz czy można w ogóle fajerwerki dokupić? Nie, tylko na jakieś okazje. Tylko na... O jest, ustawiam. W sumie teraz będzie 11 listopada, no to tak jakby nie patrząc na święto. No... Tak, tylko to jest święto, gdzie... Zróbcie mi zdjęcie, co tu jest? Zróbcie zdjęcie, jak będę ustawiał. A może byśmy ustawiali wszystkie zdjęcia? Niby tak, niby tylko w Polsce, owszem, ale ty wiesz, no, polski akcent dodali, to może by pomyśleli o święcie niepodległości, jakby nie patrząc, współpracujemy ze Stanami i tak dalej. Zróbcie zdjęcie. To by było fajnie. Nie tutaj. Kurde, ten tam bombę rzucił. Nie odpalaj jej. Dobra, ja mam kamerę, aby co? Czekaj, ja jestem tutaj naprzeciwko Michaeli. Ja nie widzę tej jakiś bomby. Kamil. No ty tutaj stoisz? Zróbcie zdjęcie. No. To ty jesteś? Nie poznałem. No. Dobra. Możecie odpalać te petardy. Dobra. Powiem, gdzie ty jesteś? No, tutaj stoję przy tym. No. Zrobiłeś zdjęcie? Się rozpędził. Tak, dobrze. Zrobiłeś? Bo ten za tą bombę wysadzi i będzie po. Dobra. A to co, lecimy ten skok? No, na skok można, ale to skok najlepiej skoczyć tam, w tą górę pojechać. Kto to znowu fajerwerki rzuca? To mi zostało widoczne. A ja też mogę puścić jakąś fajerwerkę. No bardzo. Gdzie lecimy? Kasi, gdzie lecimy? To też skok mieliśmy zrobić wszyscy razem. No, ale gdzie tutaj na górze? No lepiej jak nad tą górą zrobić, co myślicie? No to prowadź. Na którą? Na tym największą?
No to ja jestem. No to tam czekaj. Ja to do tego czy... wszystko tam jakiś. Gdzie ty blaku jesteś? No przy tej górze. No to też tam. Aha, tam. Kolejny blak dołożę. No to lecimy tam. Ja się dopiero szczepiłem, że to jest sesja dla ekipy, nie? I tak patrzę, kurwa, co tak dużo ludu i tak, co tak dużo tych... Gadających. Gadających. I to Polaków i jeszcze tak patrzę dużo odznaczeń naszej ekipy, tak... O co chodzi? No. Niedziela to sesja dla ekipy, robimy różne wariactwa. Tak w ogóle, przepraszam, nie przedstawiłem się. Cześć, jestem Mariusz i jestem alkoholikiem. Cześć, jestem Cypian i jestem... Jestem seksuholikiem. Uzależniony od gier. I tak większość tutaj. Tak, tym... Seksuholikiem chyba leworęcznym. A już dajemy tą żartem. Jak łysy warkoczem, nie? No, okant koła. Nie pewnie. Czyli kolega wspiera fundację AA. Nie, AF, anonimowi kopacze. Chyba czuję się jakbym znów wrócił do szkoły, nie? Bez kitu. Z rana to samo było, nie? Ja mam dzisiaj jakiś zły dzień? Jakaś karma się odbija na mnie? No bo tutaj jest trener, wie kurwa, 12 lat, co ty chcesz? Co? Jeszcze raz. Średnia wieku tutaj to jest 12 lat. No bo... poważnie? To zaraz po strzelcu jesteś najstarszy, a zaraz po tobie jestem ja. Z tego by było. Ja... żyć nie umierać, nie? I graj w Polkadnie. No powinieneś się cieszyć, powinieneś być dumny z narodu polskiego. Tak, wiesz co? Polak ja rozumiem. Jeżeli to jest jakaś tam średnia wieku, niech będzie kurwa te 18 lat. A nie tak jak Black mówi 12. Czyli nie, no wychodzi nie na to... 12, nie przesadzaj. Ale nie no, mówię, średnia wieku gracza ogółem każdego, co tutaj gra. GTA, no to są dzieci, no, chyba w chuj. Ja bym powiedziała, że za 16-17 tak licząc to wszystko. 17? Gdzie ty widziałaś 17-latka? Kiedy ty widziałaś 17-latka? No patrzę na ciebie właśnie. Wybrać, mam 22. Mam 22, moja panna. Eris, no widzisz, no to jeszcze masz większą. To zawyżasz. Kurwa, jakiś lot helikoptera. No, wydaje mi się to wygląda, nie? No, mapa cała świeci od helikopterków. Ale tak dziwnie się... gadam ja, Black, Strzelec i tam... ktoś jeszcze Darek niestety nie wiem, czy jest. Ale widzę się tutaj te góry, ej ludzie. Co się helikopter? Ja nie wiem, chyba się wszystkie nie zmieszczą. Musimy się postawić. A to lądujemy, tak? Jednak. A czemu lądujemy? Nie lądujemy? Do góry, lećmy. Nie, no właśnie nie wiem, czy lądujemy. Góry, ciągnijmy do góry. Jak najwyżej. Ja poleciał do góry. Dobra, no lećmy na księżyc. Jak najwyżej. No po co tutaj do mnie? No to śledźcie. Do helikopterów. Gdzie jedziesz? Mam jeszcze wolne miejsce. Do Roberta jedziesz? Michaela, dawaj tutaj. Podamy stąd. Ogólnie rzecz biorąc, tak zawsze widzę tyle helikopterów, chcę się przełączyć na drugą kamerę i zacząć ostrzeliwać was, no ale... Michaela czyta instrukcje od szybki góry. A ten co tu robi? Czemu ten szczolo dunął? Dobra, lecimy w tą górę, bo nas jeszcze pozabija człowiek. A jak wysokość? O, jak największą wysokość trzeba. No, najwyżej. Tak się da. No co, znów przelecimy do Los Santos przez całą mapę?
Pewnie. A można. Polinie żeśmy to udowodnili. I Bunisem. Bunis też, ale tak jakoś się nie dowierzył. No no. Zejdę tam, ja cię widzę. Aż wyskoczy nam przeciążenie. Ty się Black nie znasz wyżej. Słyszysz Blacku? Co? Ty się znasz, czy już nie? A, ale tak, tak, żebyśmy byli wszyscy razem, no nie? No, najlepiej było. No, no, no. O jeż, kogoś bliżej, kogoś niżej. Takie ekstremalne sporty. I kiedy otwieramy spod ochrony? Zaraz po wyskoku, czy przy samej ziemi? Przy samej ziemi, najlepiej. Żeby śmiesznie to wyglądało. Po zabiciu też można. Tak, to jest bez fejlu, bo tak widzę, jest poza tym. No nie, dobra. Po prostu radę patrzył. Też widziałam to samo. A na razie ja chyba najwyżej ale jestem. Dziotem. Nie, chyba ja. No bo ja już księżyc widzę. Ja bym czekał od pół godziny na was. Ja już widzę księżyc. Tak właśnie, nie możemy się odnaleźć. Ja już dopinałam chyba zaraz. Ktoś tu z odrzutowcem lata. To jest będzie z odrzutowca. Lećmy tam, gdzie najwięcej jest, ty, kurde, gdzie, was, gdzie wy jesteście? O, tutaj jest, żeby było na, jak najwięcej. A tu jest rzutowiec. Na takiej wysokości to w ogóle nie widać, czy się przemieszczamy. No nie? Właśnie, zaraz się może zderzymy. No. Będzie lipa z tego. No. Nie, pod nami sobie. Widzę. O, widzę też. No, widzę, czekałem, że tam zależy. Mi to już się tlen kończy. Kurwa, jak to nie wygląda, to jest na ilo. Przyznam szczerze, to jest chyba pierwszy raz, jak ekipa jest zgrana. Nie jest zgrana, ale się to staramy. No wiesz co, do tej pory gram od roku, od roku czasu. Od roku czasu gram, nie? I do tej pory jedyny, można nazwać tak, konwent, który był zorganizowany, to była grupka trzech osób. Ilu? Trzech. Do czterech. Nie wiem, to na tyle się organizujemy, się spotkamy na sobie, ale jak to powiem zrobić zdjęcie, to ale widzisz, to do grupy zabijania. Ale dzisiaj wyjątkowo jakoś, nie wiem, jakoś to wygląda. O, bo to nauka czyni mistrza. A może tak po prostu deathmatch w powietrzu? Nie, musimy skoczyć, ja chcę skoczyć. Tak. Ja bardzo chcę... Bo jak razie nie mamy hazarda, nie, tutaj też jest jakiś... Dobra, chyba już więcej dalej nie da rady wyskoczyć ten. Dobra, a wszyscy nie, na górze? Nie, tutaj kreski tylko. Karol na dole jeszcze jest. Ty, można zrobić nagły wyścig, nie, spokój. Ja bym na ten wyścig będzie wyglądał. Wyścig możemy zrobić ziemię, ja bym była to fajnie by wyglądał. No to musimy jakoś się wszyscy zebrać, żeby razem skoczyć, no nie? No właśnie, trzeba w jednym miejscu. Żeby to fajnie wyglądało, żeby to miało sens. No tak wszyscy się podskoczą, nikogo nie będzie widać. Dobra, ja już jestem tutaj z wami. Chyba to, ale on już chyba nie doleci do nas. No to dobra, to skoczymy, co? Sekundę, dobra, już mam. No to co, 3, 2, dobra. 1 i skoczymy. Skoczymy. Banzai. A kiedy spodem spolecamy? Przy ziemi. Przy ziemi. A gdzie lecimy, w którą stronę się kierujemy? Ale fada. Chodźcie się kierujemy na północ, a tam na sam koniec mapy, tam wszyscy sobie wylądujemy. Każdy w inną stronę. Helikoptery spadają, co widzę. Ja tam wyprzedzam helikopterek, tak.
No właśnie, no, nie widzę, pogodzi, że leci tak. Helikopter. Nie poleciał właśnie. Ja właśnie jakiś doganiam. No nie, dobra, spać. Ty, może za ręce powinniśmy się trzymać przy takich skokach. Ja. O kurde, ja już jestem przy ziemi, ja pierdzielę. O, widzę blaka. O! Umarłem, no. Umarł. To umarł. Ten nie żyje. Żyje. Boże. Ja ląduję na plaży. To na ten co wiesz trochę? Ja. To druga osoba. Patrioci się znaleźli. Obrzeźony. Nie mam sporo planu, już teraz muszę go kupić, to? Tak. Banzai, lecimy na stachanie. Na prawie trafiłem. I co mnie zabiłeś? No i co mnie zabiłeś? Black, czuję się dziwnie, tak wszyscy biało-czerwoni ubrani, a ja jako jedyny taki dziwny Wiochman się pojawił. Ale można powiedzieć, że pasujesz tematycznie. No sorry, biała podszewka pod bluzą i czerwony ten, a sorry. A czy wszyscy dolecieli? A. Tutaj? Widzę, że wszyscy dolecieli. Tak. A chociaż tam już wszyscy dokładnie w jednym tym samym miejscu. A stańcie za mną, zrobię wam selfie. O, sorry, Alicja. To jest za dużo tego tutaj. Tutaj, z aparatem stoję. Aha. Co chcesz nam zrobić? Wykonaj animację. A jak zmieniasz animację? By nie była ta sama. Ktoś tu już wezwał nalot. Nie chcę was niepokoić. No, to dalej już. Dobra, spadamy. Będę pierwszy. Spadamy. Lak. Cholera, ja zaraz ja rzuciłem po tobie. Ja, ale ty, ale jednak zabiłem. Może mam zrobić zdjęcie. A miało być bez zabijania. Przepraszam, ale nie było zabójstwa, to nalot po prostu, to nie było zabójstwo. Dobra, teraz na poważnie może zdjęcie. No teraz tymi efektami może można zdjęcie robić. Tu się pali coś, dymek jest. Tak patrzę, obserwuję ten helikopter i tak się niepokoję o jego, że ktoś zaraz nie pomyślał, żeby nas wlecieć. Czekaj, zostanę dalej, zrobię fotkę na plaży. Dobra, sobie... Zróbcie jakąś animację. To już nie zapinanie, już było. Co jest grane? Czemu mnie odbiera? Nie było. Aha, granat. Kurwa, geniusze. Nie, ja to dziękuję, do widzenia. Okej. Nie, zapominaj. Cześć.
zrobić zdjęcie, to... Czym na Face Talman ustawiłem? O, może taka. Jezu. Nie zabijajcie się, no. Przepraszam, ale przynajmniej achievementa dostałem. Dobra, weźcie na to sobie załączcie, będzie spokojnie. Się... Dzieciaki uspokoić czas się. Aaaah, zemsta. Dobra, robimy jakąś śmietnię, czy coś tutaj konkretnego? Janek, kurwa, przestań też tymi granatami, pało jedno. Jak to nie zapłaciłem już tak mechanikowi? Kurwa, 100 tysięcy na koncie nie zapłaciłem mechanikowi, jak tak można? Tak kompykuj z siebie.